Studnia. 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 20 minut po godzinie 23, a w naszym studiu już twórca komiksów, Kasia Babis. Cześć, Kasia. Cześć. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie komiksy rysuje Kasia, zachęcamy, żebyście teraz zajrzeli na nasz fanpage. Tam jedna z plansz komiksu, żebyście mogli sobie wyobrazić, jaką kreską się posługuje. Ja jak patrzę na tę planszę, to u mnie akurat skojarzenia disneyowskie. To twoja inspiracja? Tak, największa właściwie od dzieciństwa aż do teraz i myślę, że prędko ta inspiracja mi nie minie. Kasia studiuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Jestem ciekaw, jaki jest poziom na tym wydziale. Można się tam czegoś ciekawego nauczyć i dowiedzieć? No oczywiście, myślę, że wszędzie można się czegoś ciekawego nauczyć i dowiedzieć, ale Wydział Artystyczny akurat w przeciwieństwie do tego, co się o nim mówi, jest miejscem, gdzie można nauczyć się bardzo, bardzo dużo, jeśli tylko się chce. Jeżeli się wie, jak tę wiedzę zdobyć od fantastycznych wykładowców i profesorów, którzy wykładają na uczelni. Jest jakiś taki, który ciebie inspiruje? Tu na miejscu, na UMCS-ie? Na przykład pan Szymanowicz, który jest fantastycznym grafikiem i chociaż grafika warsztatowa to akurat kompletnie nie moja działka, to jednak zainspirował mnie bardzo do pracy i do jakiegoś artystycznego działania. Kasia razem z naszym radiowym kolegą Dominikiem Szczęśniakiem stworzyła komiks, który dostał wyróżnienie na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. To był komiks, który trzeba było stworzyć na potrzeby Narodowego Banku Polskiego. Udało się to pierwsze wyróżnienie, tak? Takie? Tak, pierwsze wyróżnienie akurat na tym festiwalu, który jest dla mnie taką najważniejszą nagrodą jak do tej pory. Jestem ciekaw, Kasia, w jaki sposób można przełożyć swoją pasję, tak? Czyli na przykład w twoim przypadku komiks, na pracę zawodową. Można w Polsce w ogóle wyżyć z komiksu? Można, chociaż to nie jest łatwe, ale co jest łatwe tak naprawdę? Myślę, że to akurat dużo lepsza droga niż jakieś mozolne startowanie za kasą w supermarketach. I jeśli tylko się poświęci odpowiednio dużo pracy, a trzeba zaznaczyć, że to jest naprawdę mnóstwo pracy, to da się to zrobić. Tworzysz projekt Tequila, komiks, na który udało ci się pozyskać pieniądze od ludzi, którzy zaufali i uwierzyli, że rzeczywiście zrobisz coś fenomenalnego. W jaki sposób zdobyłaś te pieniądze? Nie wiem, czy to akurat ja zdobyłam te pieniądze. Jesteśmy tutaj całym zespołem, akurat z wydawnictwem Dobre Historie i moim scenarzystą Łukaszem Śmiglem, który mnie przez ten projekt poprowadził i to właściwie on zainicjował ten projekt i go wymyślił. Ja opracowałam go od strony graficznej i myślę, że po prostu robiłam swoje i robiłam to, co ja lubię najbardziej, bo to jest projekt, który mnie przede wszystkim zauroczył bardzo już od pierwszej fazy powstawania. I robiłam go tak, jak ja bym chciała go zobaczyć jako odbiorca, jako czytelnik komiksów i jakoś to zadziałało. To powiedz mi, jak udało się zdobyć te pieniądze na realizację tego projektu? Jak to zrobiliście? Zaczęło się od krótkich shortów komiksowych w magazynie Coś na Progu, wydawanym przez wydawnictwo Dobre Historie. To były krótkie, czterostronicowe historyjki właśnie o tequili. I właściwie od samego początku wystartowaliśmy z zapowiedziami poważniejszego projektu, wydania pełnostronicowego albumu komiksowego i powieści o tequili. Zaczęło się od konceptartów, zaczęło się od projektów postaci i kilku pierwszych przykładowych plansz, które umieściliśmy na stronie Polak Potrafi i dalej jakoś to już potoczyło się lawinowo, tak. Ile potrzebowaliście czasu, żeby zebrać tę potrzebną kwotę? Nie wiem, nie pamiętam, ile trwał sam projekt, samo zbieranie pieniędzy. To działo się jakoś w wakacje chyba. Trudno mi teraz powiedzieć, ale sam projekt zaczął się rok temu. Pamiętam, że Łukasz Śmigiel napisał do mnie pierwszego maila jakoś na jesieni w zeszłym roku. Zachęcamy, żebyście teraz zajrzeli naprawdę na nasz fanpage i obejrzeli tę jedną planszę, a już za chwilę podlinkujemy blog, na którym będziecie mogli zobaczyć mnóstwo ilustracji, bo nasz dzisiejszy gość to nie tylko komiks, ale to właśnie także koncept arty i mnóstwo jeszcze innych form graficznych.